Witamy Was w odcinku numer 732. Witam Was, Maciej Lelusz. 24 i Mirku Burnejko. 24. Maćku, dzisiaj wybierzemy się w podróż do Teksasu, do startupów, prawda? Tak. Zarówno będziemy Polakiem. Sombrero. No, jest sombrero Polakiem, czyli Mexico, nie? Okej, okay, ale umiesz sprzątać. Ważne jest to. Pokażemy dwie strony jakby biznesu startupowego. To znaczy z naszej strony troszkę ludzi zajmujących się kompletnie inną rzeczą i ze strony ludzi, którzy są chyba bardzo tym tematem pochłonięci. Będzie fajny gość. Mirku, człowiek najlepszego imienia, tak? Mr. Woźniak. Mr. Woźniak. Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy serdecznie. Naszym gościem jest twórca strony i w zasadzie całej platformy WirtGeek. Przedstaw się, nasz drogi kolego Mirku. To tak, Mirek Woźniak, jestem jednym z twórców WirtGeeka. Formalnie nie jestem założycielem, ale jakby brałem udział w wyjeździe do 3-miesięcznego do Stanów Zjednoczonych razem z dwoma założycielami i zasadniczo obsługuję dużą część jakby tego, czym jest WirtGeek, więc jakby można powiedzieć, że jestem jednym z twórców, tak, jak najbardziej. Mirku, czemu mam kapelusz na swojej głowie? Czemu masz kapelusz na swojej głowie? Dlatego, że jesteś z Teksasu prawdopodobnie. Ja dzisiaj wyjątkowo kapelusza nie mam, gdyż kapelusz trzeba uważać na niego, żeby nie zginął. Ale tak naprawdę to czemu go masz? I skąd go masz? Bardzo ładny kapelusz swoją drogą. Wiesz co, bo tak zastanawiałem się nad nazwą WirtGeek. Myślałem, że to jest jakaś niemiecka nazwa. Wszedłem na stronę i zobaczyłem, że trzech założycieli, bo chyba was trzech jest, macie na głowach kapelusze. I właśnie tak chciałem dowiedzieć, jaka jest historia tych kapeluszy. Aha, tak, to jest prawda. Mamy na głowach kapelusze. Kapelusze to była pierwsza rzecz, którą kupiliśmy, jak wylądowaliśmy w Teksasie, tak naprawdę. Dlatego, że i to są prawdziwe, porządne kapelusze, nie żaden turystyczny chłam. Zdajmy się. Nie, prawdziwe porządne kapelusze, dlatego, że lubimy tę kulturę teksańską, kulturę kowbojską i staraliśmy od razu się, wiecie, jakby włączyć w to wszystko, więc kupiliśmy kapelusze, potem kupiliśmy buty i tak poszło. Okej, okay, wiesz co, ja mam do ciebie pytanie, bo jakkolwiek my mniej więcej orientujemy się, co to jest WirtGeek, ja natürlich, to powiedz... WirtGeek. To powiedz, co to jest dla naszych w zasadzie telewidzów i cudownych radiosłuchaczy? WirtGeek to jest narzędzie do zarządzania serwerami, które pozwala nawet najmniejszym firmom hostingowym, serwerowym, które na przykład jeśli ktoś potrzebuje strony internetowej, żeby ją sobie umieścić na serwerze w internecie, to idzie do takiej firmy i może sobie kupić takie miejsce. Najmniejszym firmom hostingowym pozwala na to, żeby działały i wyglądały tak samo jak wielcy giganci po prostu w tej branży, jak na przykład Amazon lub innego tego typu firmy. Dostarczamy im po prostu wysokiej klasy interfejs, dzięki któremu ich użytkownicy mogą sobie na przykład postawić serwer do gry komputerowej albo na przykład do jakiejś strony internetowej, coś takiego. Więc to temu między innymi służy, żeby postawienie serwera właśnie do gry lub do jakiejś innej rzeczy było niesamowicie łatwe. No i żeby nasi klienci po prostu mogli w ten sposób rozwijać swoje własne biznesy. Zwłaszcza celujemy w małe firmy, które są jedno, dwu, kilkuosobowe, gdyż one najbardziej potrzebują pomocy w tym momencie. A powiedz mi, jak to działa w tle? Na czym to działa? Na wszystkim? Czy bardzo specyficzne platformy? Łączycie się po API? Co to w ogóle jest? Bo wiesz, nasi słuchacze są w sumie technicznymi gośćmi w większości przypadków. No i dla nich, że jest magiczny interfejs i tam się klika i to się robi, to jest zbyt mało. Mogą ci nie uwierzyć. Tak pokrótce, bo jakby zamyślam się, że to różny jest to stopień techniczny tej słuchaczy czy telewizorów. To WirtGeek jest SaaS-em, czyli po prostu nie instaluje się go lokalnie, tylko na razie oczywiście jesteśmy jeszcze w wczesnej fazie, ale będzie to działać tak, że będziesz sobie wchodził na stronę i będziesz łączył swoje serwery za pomocą ich kluczy SSH i adresu IP, część swoich serwerów i potem jakby WirtGeek będzie takim rodzajem nakładki, to znaczy serwer jest twój, maszyny są twoje, ale jakby używać WirtGeeka, żeby sterować. To jest troszeczkę tak jak deska rozdzielcza w samochodzie, że jakby na desce rozdzielczej widzisz wszystko, kierujesz kierownicą, ale silnik jest w innym troszeczkę miejscu, prawda? Tak to działa. WirtGeek zasadniczo to jest całość wirtualizacji, więc on tworzenie maszyn wirtualnych i tak dalej, no i jeszcze frontend, no nie? Więc to jest taki pakiet. To jest dobrze, pakiet, no, powiedz mi, bo bardzo mnie to interesuje, to działa na Linuxach tylko? Tak, bo to używa KVM-u. Okej, czyli pod spodem z KVM. Czyli wyście zrobili swojego OpenStacka. No, to jest troszeczkę inny niż OpenStack. No. Zrobiliśmy
jest napisane od zera, nie? To nie jest OpenStack. Zamysł Witkika jest taki, żeby był jak najprostszy, żeby było po prostu, bo skomplikowanie Witkika by spowodowało, że nasi klienci zaczęliby tracić, dlatego że ich klienci nie mogliby się połapać w tym, no nie? Bo używanie OpenStacka dla osób mało lub właściwie nietechnicznych może być problematyczne, no nie? A dla kogo, spotkałeś kogoś, Mirku, kto w ogóle nie zobaczył używania OpenStacka jako problematyczne? Znaczy oprócz instalacji, nie po instalacji, nie po instalacji też można używać, ale ten moment wyciąga, czyli jest dosyć bardzo. Mirku, powiedz. Pokrótce można powiedzieć, że Wirtkik pozwala naszym klientom zostać takim kolejnym DigitalOcean. DigitalOcean ma świetny, prosty interfejs, tak? Ale oni dostarczają tak interfejs, jak i maszynny. My dostarczamy tak jakby tę nakładkę, więc po prostu, nie wiem, kupujesz sobie serwer i łączysz się z Wirtkikiem i nagle po prostu twoja mała firma z dowolnego miejsca na świecie wygląda i działa tak jak wiesz, jak wielki DigitalOcean, który ma... A to nie jest teraz chyba. Proszę? Czy to nie jest oszustwo na przykład trochę? No bo czy oni są w stanie takie usługi świadczyć i mając bardzo fajny, niesamowity frontend, czy pod spodem są w stanie zapewniać jakość, nie? Czy to nie będzie... To jest tak, że my za to nie odpowiadamy. My dajemy front i dajemy wirtualizację, więc to, co klient nam zaproponuje, to jakby my na to nie wpływamy, ale jednocześnie wiemy też, że dobry interfejs, dobry user experience powoduje, że no, klienci też czują się lepiej i potrafią tego używać, tak? Bo głupia sprawa, no, gadamy z ludźmi z całego kraju, nikogo tak naprawdę nie ma, z całego świata i dużo z klientów Europy i pamiętam jeden klient z Włoch, z północnych Włoch, on chyba w Mediolanie jest, dał nam dostęp do jednego ze swoich serwerów, żebyśmy sobie coś tam się pobawili, zobaczyli, jak to jest i zasadniczo nie byliśmy w stanie założyć konta. Chyba on tam miał combo, nie wiem, czy to nie był Solus VM po prostu, z czymś tam, więc nie byliśmy w stanie założyć konta, no nie? A używaliśmy tego my, który zasadniczo jesteśmy w branży, tak? Więc jeśli ktoś, na przykład przychodzi jakiś osoba zupełnie z innej beczki, powiedzmy na przykład designer, tak, który nie zajmuje się w ogóle serwerami, no to przecież on polegnie, nie? Okej. Mirko, a powiedz mi, bo rozumiem, jesteście jeszcze w takiej fazie początkowej swojego biznesu, bo też można się dostać do was tylko jak się poda swojego maila i wy zaakceptujecie to, ale czy macie już jakieś takie success story, że ktoś po prostu dzięki wam rozwinął fajnie swój biznes? Więc tak, jesteśmy oczywiście w fazie początkowej, więc Kik zasadniczo jeszcze nie jest w 100% SaaS-em i to co jakby, jak się do nas wyśle maila, to jakby my powolutku deployujemy na serwery naszych klientów po prostu taką prostą jeszcze wersję miary Witkika. Znaczy oczywiście działającą w 100%, ale bez wszystkich rzeczy, aczkolwiek mamy już pierwszych klientów, bo prawda jest taka, że i to jest myślę success story, że zasadniczo to ja muszę niestety mówić klientom, że no, musicie troszeczkę poczekać. Na pewno tak to wygląda. Przepraszam panu, nie teraz. Wygląda w sposób, że jeśli chodzi o success story, to żeby daleko nie szukać, mamy klientów, którzy po prostu... przepraszam, musiałem przerwać. No na przykład, żeby daleko nie szukać, kurczę, success story. Klienci na przykład, mam takiego klienta z Wielkiej Brytanii, który był mocno w hostingu gier komputerowych, na przykład w Minecrafcie, a teraz przeszedł na hosting stron internetowych Google. On po prostu pokazał swoim klientom i swoim właśnie członkom zespołu Wirtkika i oni stwierdzili, że w ogóle kurczę już tego, już to chcemy, no nie? Dopytują jego klienci, cisną jego, żeby jak najszybciej nas pogonił, żebyśmy jak najszybciej to zakodowali, no nie? Więc jakby nie mamy jakiejś success story pod tytułem, że ktoś sprzedał milion serwerów w ciągu godziny, prawda? Jeszcze nie, ale muszę powiedzieć, że zajmuję się tutaj marketingiem, sprzedażą i supportem i w ogóle wieloma rzeczami. Bez zasadniczo złotówki wydanej na marketing, wreszcie dolara, mamy organiczny w 100%, jest duża kolejka ludzi, którzy chcą mieć u siebie Witkika i z niego korzystać. Naprawdę. Jak na to wpadliście, chłopaki? Proszę? Jak jest was trzech, jak na to wpadliście? Skąd ten pomysł się u was urodził? Więc tak, jest nas więcej niż trzech w tym momencie. Jest nas teraz... Skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął stąd, że jakby główny taki mózg Wirtkika, jakby tak taki prawdziwy twórca, Nowaker, miał firmę hostingową, Nowaker jest z Gdańska, zresztą gdzie teraz jestem, tutaj na zewnątrz, i chciał sobie, dobrze pamiętam, to było tak, że
chciał w jakiś prosty sposób po prostu móc sprzedać kilka serwerów zbędnych, które miał, no nie? No i ten, Novakes szukał jakiegoś takiego łatwego rozwiązania, żeby dać ludziom, którzy to nie do końca są mocno techniczni, na przykład swoim jakimś znajomym na przykład je wystawić i tak dalej. Ale w rezultacie, no, no był to problem, bo jak masz osobę techniczną, ona ci wszystko weźmie, tak? Ale jakby jednak rynek jest taki i zasadniczo stwierdził tak, no okej, okay, nie ma tego, to trzeba to samemu zrobić. No i spojrzał na DigitalOcean, spojrzał na to, jak wszystko, co jest na rynku i wymienił to w ten sposób, że to przede wszystkim musi być proste, musi być user-friendly maksymalnie. No i zaczął chodzić tego Wirtkika, potem przyłączył się do niego jego kolega z czasów, jakby, którego poznał na studiach, Rush, który jest teraz pełni funkcję CTO. Zaczął im pomagać, ja w czasie też zacząłem pomagać trochę z marketingiem, ze sprzedażą, ze słowami. No i też przyłączył się do Mokera, nasz grafik tutaj jest też z Gdańska, Wojtek. No i tak to poszło. I potem nagle do mnie dzwoni Nowaker i mówi, żebym do niego się przyłączył, do jego zespołu. Wziąłem okej. Okay. Dzwoni do mnie troszeczkę później, powie, żebym pojechał z nim do Stanów. Okej. Okay. Na Stanach się okazało, że to w sumie dzięki mnie dostaliśmy się do Stanów, bo gadałem swego pewnego wieczora z Nowakerem i mówię, kurczę stary, może byś, nie wiem, zaplikował do akceleratora startupów, nie? Są takie. No pogadaliśmy, o tym zapomniałem. I w Ameryce w ogóle Nowaker w pewnym momencie powiedział, że to dzięki mnie, bo on wtedy naprawdę zaplikował do akceleratora i się dostał. Czyli dostaliście zewnętrzne finansowanie, tak? Jakby nas tak. Mirek, ale powiedz mi jedną rzecz teraz, bo z tego co patrzyłem, macie w zespole jedną osobę, która nie jest z Polski. Siedzicie w Stanach, a w takim Krakowie na przykład też są akceleratory. Czemu nie w Polsce? Więc tak, ta osoba z Ameryki i to dlaczego jesteśmy w Stanach, są dwie różne pary kaloszy. Więc tak, dlaczego siedzimy w Stanach? Dlatego, że tu są większe możliwości. Porównałbym to, znaczy ja sam jakby zasadniczo spędziłem ostatnie 7 lat w Krakowie, więc jakby wiem, jak to wygląda w Krakowie jak najbardziej i też znam sporo ludzi stamtąd. Ale prawda jest taka, że to tak jakby porównywać, no nie wiem, wyjazd na przykład z małego miasteczka pod Krakowem do Warszawy, tak? No możesz coś zrobić, też startup w małym miasteczku pod Krakowem, ale w Warszawie są większe możliwości, tak? A więc po prostu w ten sposób uderzyliśmy, bo nie wiem szczerze, czy wydaje mi się, że w Polsce nie ma akceleratora startupów, który zasięgiem dorównuje Techstarsowi w tym momencie. Nie ma chyba polskiego. Może ten niemiecki Hubraum, może jakby pójść na Google Campus w Warszawie, ale nie sądzę, bo Techstars to nie tylko są pieniądze, nawet to jest najmniejsza część tego wszystkiego, bo jak się wejdzie na Crunchbase, to się zobaczy, że Techstars mało pieniędzy. Mentorzy, tak, i kontakty, dobrze rozumiane kontakty, to znaczy, wiecie, Techstars jak już się jest, jak się dostanie, no my było z 1200 zespołów wybrano 10, a z tych 10 jednym jesteśmy my. Więc jak już tam jesteśmy, to ci mentorzy już wiedzą, że jakby już jest w nas jakiś potencjał, więc nawet, wiecie, te kontakty są nawet nie są takie, że ty musisz kogoś przekonywać, że ty coś umiesz, no nie? Tylko oni są już wstępnie nastawieni, że coś z ciebie... No, więc dlatego Stany, no nie? No pieniądze to jest tak mniejsze... Możliwości, kontakty, wiecie, inne myślenie, no nie? Inne myślenie. Co do Amerykanina w naszym zespole, to jest bardzo ciekawa historia. Nie wiem, ale pokrótce opowiem, więc zasadniczo dokonaliśmy przejęcia konkurencji, jeszcze będąc w Techstarsie, naprawdę. Wow. My na początku naszej działalności byliśmy open source projekt, to był self-hosted. Zmieniliśmy pivoty, dokonaliśmy modelu biznesowego. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy już w 100% open source, jesteśmy SaaS-em. No i tak się zdarzyło, że napisałem blog post na ten temat, że to robimy. I pojawił się nagle komentarz od jakiegoś gościa, który napisał tak. Ja sobie tutaj, to się nazywał Space Panel. Space Panel robi to samo co Wirskik i dalej z open source. Taki wiecie, zaczepny, nie? Taki. My weszliśmy zobaczyć tego Space Panela. Rzeczywiście, no nie? Wygląda to fajnie, po dwóch gości to robi. No to co zrobił Nowakę? Zbudujemy go. Taka polityka Cisco. Może będą chcieli raz pracować. No i się dzwonili z nimi. Ja sobie siedziałem tam obok i się zgiwałem. No i wyszło na to, że chłopaki... No i zagadaliśmy. I chłopaki zorientowali się, że my jesteśmy fajni. Oni są fajni. Zaproponowaliśmy i dołączyli do nas na jakiś okres próbny. Na początek na pół etatu, bo obaj też pracowali. No i zasadniczo wyszło na to. Jeden z nich niestety musiał zrezygnować z powodu tego, że mu się nawarstwiła praca i studia i coś tam. A drugi przez miesiąc pracował do swojej poprzedniej firmy, potem pracował i jednocześnie dla nas. No i zasadniczo w poniedziałek przyjeżdża z San Antonio na stałe.
No, a powiedz mi, bo też z Mirkiem zastanawialiśmy się nad waszym modelem biznesowym. W ogóle jak macie zamiar czerpać z tego zysk? Bo my jeszcze... Szczególnie w Polsce. Znaczy no, w Polsce również, jak słyszałem z twojej opowieści, no ale przyjmijmy, że wszędzie. Jak planujecie w ogóle zmonetyzować? Więc tak, monetyzacja jakby już jest ustalona. My pobieramy od... Tak, używanie Witkika samego sobie jest darmowe. My pobieramy od tego, co zarobisz przez Witkika, 15%. Jak to policzycie? Proszę? Jak to policzycie? Odważny model. Dlatego, że w Witkiku, dlatego, że obsługujemy też billing, które przychodzą przez nas. Więc 15%, lecz jeszcze tylko tutaj dodam szybko, że w tych 15% my obsługujemy karty, płatności za karty kredytowe. Więc jakby to jest tak, że jakby firma hostingowa daje nam 15%, ale nie musi też płacić jakby za obsługę kart kredytowych, co jest stosunkowo dużo. No, taki Stripe na przykład bierze 3% i 30 centów każdej transakcji udanej. Więc jakby tak u nas to wygląda i z tego, co mówią nasi klienci, wynika, że jakby to jest, im się to podoba. Są w stanie te pieniądze płacić, także nas to bardzo cieszy. No, czyli tak załatwiacie jakby całą logistykę łącznie z billingiem, z fakturowaniem, z deploymentem i tak dalej. Czyli gość tak, kupuje tak. Platformę. Dzień dobry, poproszę platformę za 15% sprzedaży. No tak, taka jest prawda. Jakbyś miał nasz serwer i jak masz ten serwer, logujesz się, masz do niego dostęp, to wchodzisz na Witkika, łączysz się i masz biznes hostingowy. Po prostu. Czy planujecie w ogóle się jakoś certyfikować? To znaczy, żeby iść z tym, wiesz, pokazać jakąś, nie wiem, formułę bezpieczeństwa tego, nie wiem, zaudytować swój kod i tak dalej? Czy to jest zbyt wcześnie w tym momencie, żeby o tym rozmawiać? Jest taki plan prawdopodobnie, ale przyznam szczerze, jeszcze o nim nie rozmawialiśmy. Szczerze to lepiej, to nie jest jakby moja działka w tym momencie w Witkiku. Obstawiam, że tak, bo zresztą jakby bezpieczeństwo to jest mega ważna sprawa. Zresztą mamy dwóch superminów, czy też SOPS-ów, którzy jakby też na to baczą. Na tę chwilę to jakby jeszcze się tym nie zastanawiamy tak mocno, bo jeszcze nie mamy klientów takich, którzy mogliby być tym dotknięci, prawda, jakimś przejęciem. Jeszcze nie, ale na pewno to będzie, no bo to jest jakby mózg, prawda? No, Witku, a powiedz mi jedną rzecz, bo no, my z Maćkiem jesteśmy w Polsce, działamy z klientami w Polsce, ty jesteś Polakiem, siedzisz teraz w Gdańsku. Czy twoje działania marketingowe też są skupione na polskich klientach, czy to raczej nie jest rynek dla ciebie? Więc powiem ci tak, z Polski na razie skontaktowała się z nami jedna osoba i to był jakiś młody entuzjasta po prostu serwerów. Myślałem, że ja, że pisząc maila do ciebie, nie? Czy będziesz w Progress Barze. Nie, jeszcze poza tobą. To jest tak, my tylko działamy w języku angielskim na tę chwilę, też uderzamy do Polski, ale nie planujemy jakby, bo jakby działamy na cały świat, od Anglii, przez Francję, Włochy, Madagaskar, do Nowej Zelandii, Australii. Więc jakby oczywiście jakby zapraszamy, bo tym bardziej, że wydaje mi się tyle sensowne, że te 15% działa tak, że nie płacisz z góry, prawda? Więc jeśli dopiero zaczynasz swój biznes, to dopłacisz dopiero wtedy, jeśli coś jakby zarobisz. Na razie nie planuję, powiem szczerze, dlatego że ja wracam do Teksasu. To taki jest plan, żeby wrócić do Teksasu. Jak tylko się uda zdobyć wizę. O, może tak, nie, że wracam. Okay. Takie... Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo zastanawia mnie właśnie, czy my w Stanach nie jesteśmy, jesteśmy tym kapeluszem, co ma Mirek, czy tym kapeluszem, co mam ja? Aha. Ten kapeluszem, co ma Mirek. Bo ten kapelusz to są Meksykanie. A tak z Amerykanów, czy kapeluszem, co masz ty, to jesteśmy w Europie. Polska. No, tak, nie, my jesteśmy kapeluszem kowbojskim w Stanach, zdecydowanie, jak najbardziej. Mirko, powiedz mi. Jak rozumiem, macie finansowanie też w Stanach, ale też płacicie podatki w Stanach i rozliczacie się. Fajnie się prowadzi biznes w Stanach? Lepiej. Dlaczego? Mentalność jest inna, podatki są trochę niższe, ale mentalność taka bardziej, żeby pozwolić. Znaczy, ja osobiście uważam, że na przykład ja mam tylko doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej z samodzielnym, więc trochę nie wiem, jak się prowadzi większe spółki, ale no, słyszę dużo narzekania, tak? Ale tam jest dużo takiego podejścia, żeby pomóc temu przedsiębiorcy coś zrobić jednak, nie? No aczkolwiek, jeśli jesteś za granicą, to nie jest tak łatwo, bo też musisz uzyskać swoje wizy różne, prawda? I to nie jest tak, że oni tylko czekają na ciebie, że ty chcesz tutaj, masz zainwestować pieniądze i w ogóle wszyscy,
ale wydaje mi się, że jest łatwiej. Jakoś tak odczuliśmy to, że bardziej jest tak do przodu. Tylko my jesteśmy troszeczkę w bańce mydlanej, no bo jednak akcelerator startupów to nie jest rynek, tak? To jest zamknięte miejsce, wyselekcjonowane kontakty i tak dalej, prawda? Więc z pozycji człowieka, który był w akceleratorze startupów, tak, jest łatwiej. Jeśli chodzi o same technikalia i takie sprawy biurokratyczne z zakładaniem firmy, bo zakładasz mnie w Delaware, gdzie większość się inkorporuje firm, to też jest łatwo. Szybko łatwo przyjemnie. Fajnie, może kiedyś będziemy Ameryką, no. No, obyśmy. Nie, potencjał tutaj w kraju jest przecież ogromny, no nie? Myślę, że blokuje nas tylko biurokracja głównie. Okej, słuchaj, no wiesz, tak trochę myślę, że będziemy powoli kończyć, bo taki akcent na sam koniec jest jakby istotny. Poza tym czas nam dobiega końca, już nas krzyczy, że no cóż, musimy skończyć. Zatem dziękujemy Ci bardzo. Życzymy sukcesów i klientów z Polski. Zobaczymy, czy ktokolwiek się pojawi. My z Mirkiem, jak zwykle, do rozwiązań typowo SaaS-owych mamy pewne wątpliwości co do klientów. Maciej, ale nie wiem jak ty, ale ja przynajmniej się zgłoszę do programu wystartowania z WildKickiem. Nie, no jasne. Słuchajcie, ogląda nasza i słucha w tej chwili około 300 osób, albo nawet może więcej. Jeżeli myślicie o startupie, hostingu i szukacie, no wejdźcie na stronę wirtkick.com, dobrze powiedziałem? Wirtkick.com. Ale z jakim akcentem? Proszę, niech powie to wykonawca. Tak, zapraszam na wirtkick.com. Chciałem tylko dodać taką małą rzecz, że jeśli chodzi o WildKicka, to jest jedna sprawa, bo to jest biznes, ale jeśli na przykład w jakikolwiek sposób mógł komuś pomóc, doradzić, pogadać o jakimś modelu biznesowym, o startupie, to możecie pisać jak najbardziej. Mirek@wirtkick.com. Ja od czasu do czasu się spotykam z ludźmi, którzy mają jakiś pomysł i jeśli chodzi na przykład, jakby ktoś był zainteresowany, jak się dostać do Techstarsa, do akceleratora, z chęcią pomogę, naprawdę odzywajcie się jak najbardziej, bo zrobić. No, my nie jesteśmy, nie wiem, z bogatych rodzin wielkomieszczańskich. Jesteśmy, ja jestem spod Krakowa, oni są z Gdańska. I udało nam się, tak? Udało nam się pójść do akceleratora, zdobyć finansowanie. Jak ktoś poszuka, to w internecie zobaczyli, zdobyliśmy finansowania, więc udało nam się, jak na tę chwilę. Da się to zrobić, więc po prostu naprawdę próbujcie. I ja jestem otwarty, z chęcią pomogę, ktoś się do mnie odezwie. Na pewno odpiszę na jakieś wszystkie maile. Słuchaj, w takim razie, no cóż, trudno nie skorzystać. Zapraszamy, a tymczasem dziękujemy Ci bardzo, no i życzymy sukcesów. Dziękuję również. Pa, pa. Do zobaczenia. Tak. Hej, hej. Jesteś pełny progress baru. Progress bar Cię wypełnia. Tak się zastanawiam właśnie, czy te amerykańskie startupy, te wszystkie adbloki i te inne potrafią wyciąć takie reklamy, gdzie my tu pokazujemy do ekranu progress bar i jest progress bar. Nie wiem, ale wiem na pewno, że jakbyś założył taki startup, który to robi, to mógłbyś dostać finansowanie. Z Unii? Z Unii też. Nie, no właśnie, popatrz. Mamy tylu, kurde, móżdżastych gości, którzy próbują coś wymyślić za wszelką cenę, albo wymyślają i się im udaje, i uciekają z Polski. Za mała skala, zawsze za mała skala. Rozmawialiśmy z Marcinem Marcem, który jest założycielem SafeKido, który też planuje uciec do Stanów. Chłopacy już uciekli do Stanów. Chłopacy zanim zaczęli tak naprawdę poważnie, to już uciekli do Stanów. No, ciekawe, co? Ciekawe, no, przerażające z jednej strony. To się nazywa odwrotna kolonizacja. Ostatnio napisałem o tym felieton. Że tak naprawdę, wiesz, że niestety drenuje się na początku, wiesz, pomysły. Później mija jakieś 400 lat, nie? I osoby wracają z powrotem w drugą stronę. No i widzisz, gdy jesteśmy właśnie po pierwszej turze wyborów, gdzie te nasze kadencje są czteroletnie i ludzie nie myślą tak długoterminowo, a w Stanach jest troszeczkę łatwiej z tym całym biznesem, jak to powiedział Mirek, nie dziwię się wcale. No ja też się chyba nie dziwię, wiesz, bo jednak popatrz, IT jest globalne. Jak nie jesteś globalny, to... A jeszcze jak masz nazwisko Woźniak... No musisz po prostu go global, nie? I w Stanach. Musisz go global. No, go global. To może jest przesłanie, że mając fajny pomysł, trzeba iść globalnie. Jak myślisz? Nie zatrzymywać się. A, nie wiem. Nie wiesz. Wiesz co, te uroki Polski też nie są złe, a w dzisiejszych czasach przy tej technologii, moim zdaniem, ci chłopacy WildKicka też mogliby uruchomić startupa, będąc w Krakowie albo Warszawie. Ale zobacz, oni są, tylko muszą, że tak powiem, wiesz, wylatywać co 3-4 miesiące na 3-4 miesiące.
Wiesz co, może to też jest tak, jak Andrzej Targosz mówił w odcinku bodajże... 732, pamiętam. Mówił, że po prostu, wiesz, że ten rynek venture capitalist i tych akceleratorów w Polsce w ogóle nie jest rozwinięty, to jest jeszcze, wiesz, dopiero początek drogi. Miejmy nadzieję, że wiesz, ruszą, nie? Bo za chwilkę, wiesz, piękne jedno pokolenie, jedna generacja pomysłów nam ucieknie. No właśnie, ja właśnie też robię startupa i kurczę, nikt mnie nie chce finansować, to jest ten problem. Muszę. No, słuchaj, idź do banku, nie? Weź kredyt, nie? Teraz jak nie wyrobią się w ciągu jednego dnia, to ci stówkę dadzą. Ale we frankach? No, we frankach, dokładnie. Nie, wezmą jakąś taką, wiesz, kulejącą walutę w kopiejkach. W rublach dostaniesz. O, całkiem ciekawe. Kochani, słuchajcie, mamy do was z Maciejem prośbę. Proszę was, wejdźcie na kanał YouTube'owy i napiszcie, co sądzicie o tym odcinku i w ogóle napiszcie nam, jak się wam podoba nasza praca z Progress Barem. Jesteśmy bardzo ciekawi. Za chwilkę 25 odcinek, ćwierć setki, można by rzec. Maciej, może byśmy się najebali na antenie. W końcu chyba trzeba, panie kierowniku. Ważna jest jedna rzecz, że patrz, 25 odcinków, w zasadzie chyba rozmawialiśmy o 70% różnych zupełnie tematów, w ogóle cały czas coś innego. Chcielibyśmy się też dowiedzieć, co was najbardziej interesuje. To znaczy, no, rozmawialiśmy o wszystkim, mówiliśmy o grubej technologii, o sieciówce, o storage, o serwerach, o chmurach, o startupach, o w ogóle programowaniu, DevOpsach, o wszystkim. Co chcecie usłyszeć? Dajcie nam jakiś feedback. Nie będziemy pokazywać nago się. Ale Maciej z miłą chęcią pokaże stan swojego konta, więc tak. Zobaczcie, jak się zarabia w Krakowie. Za chwilkę po Mirku, jak Mirek wyśle na początku mi, wiesz, potwierdzenie przelewu tej stówki, co mi wisi. No tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek 24. Sława i chwała, Bogu Rodzica i witajcie w szalonym świecie. Szalom. Szalom. Do usłyszenia, zapraszamy co 2 tygodnie. W czwartek o 20:00. Trzymajcie się. Cześć.